Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na challenge'a Cotton Wool Challenge z gościem specjalnym Ernestem, Ernest Klimek, Świat Ernesta. Cześć, witajcie! Tak. No i dziś właśnie przychodzimy do Was z challenge'em. O co chodzi, Ernest Wam opowie. Cały challenge polega na tym, że Paula na przykład będzie miała zawiązane oczy i ja będę trzymał miskę z tymi kulkami z waty, takie ładne, kolorowe. I osoba, która będzie miała zawiązane oczy, trzyma miskę na głowie i będzie musiała przyłożyć te kulki z waty do miski na głowę. I my, żeby było trudniej, zrobimy to lewą ręką. Ponieważ jesteśmy na co dzień praworęczni. Tak. Dobrze. Więc zapraszamy. Łap. Z miska, weź ją na głowę, prawą ręką trzymaj, tu masz... Więc tak, tutaj mamy waty takie kolorowe, szalone. No dajesz. Dziwnie się czuję. Czekaj, gdzie jest ta miska? Tutaj jest dobra miska i 5 razy będziemy brali. Nie wiem, jaką tą łóżkę trzymać. No też nie wiem. Wow. Yo! Dobrze. Kolejne. Ernest, szalejesz. Nie się. Chyba czuję, że wszystko mnie ci na nogi. No bo tu jest dużo tej waty, więc może wysypywać. Dobrze. Dobrze. To trzeci raz. Jeszcze dwa. Czuję pusto. Ile ty tego wywalasz? Dobra, pomieszaj i teraz dajesz, skup się. Ostatni. Dobra. Boże, brawo! Czekajcie. Weź to sobie z głowy. O kurde. Zobaczcie, ile Ernestowi się udało. Jedno. Tak, tak, ale tu jest tego pełno. Dobra, teraz moja kolej. Dobra. Jezu, ja nie lubię, jak ja nic nie widzę. Ja też, no czekaj. Dobra. Czekaj. To łyżka dla Ciebie. Czy gdzie jest ta miska? Tu jest miska, ja trzymam miskę. Dobra, no to startujemy. A, boję się. Weź. Ja tego nie przechodzę. Możesz mi pomóc, a nie śmiać ze mnie, bo ja na pewno nie rozumiem. To jest śmieszne, bo ty też dużo tego dbalasz. Dwa. I chyba i tak nic nie widziałam. No ja nie wiem. Ło. Może rękę przyszła. Trzy. Ja tu chyba nic nie ma. Jak zawzięcie przenosisz, Dobra. No, nie podoba mi się to. Nie lubię przegrywać. No nie. 4. No nie, spadło na górę. Nie, ja w zasadzie Cię wyrzuciłem. Czekaj, to ostatni raz teraz, tak? To musi Ci się udać chociaż ten raz. No to już tak wiem, że nic nie ma. Dobra, lewa ręka to nie jest moja dobra ręka. Kurczę, no. Dobra, pomogę Ci. Nie pomagaj. Pomagam Ci. Nie, ja sama. Nie. I tak Ci się nie uda. Cicho. Nie się. Teraz ja. Paula ma. Co? Nic tu nie ma. Więc chyba lepiej było robić to prawą ręką. Yes. Loser. I takim oto sposobem wyszło na to, że ja mam lepsze zdolności manualne niż palce. Niż Paula w lewej ręce. Ale tylko jedno Ci się udało. Udało mi się jedno, ale Tobie niestety okrążyłaś zero. Raczej zero na ogólnie jest okrągłe. Nie wierzę. Dobra, więc jeśli Wam się podobał challenge, to dajcie łapkę w górę, zapraszamy na kanał Ernesta, link dajcie na dole. No i jeśli chcecie więcej takich challenge w naszym wykonaniu, to dajcie nam znać. Do zobaczenia kochani w następnych filmikach. Pa, pa! Cześć!